Moi kochani, mamy taki maleńki konkurs i takie pytanie. Czy ktoś z Państwa wie, kto urodził się 25 lipca 1961 roku? Dodam, że w Kąclowej. Ksiądz proboszcz, mamy tutaj, proszę bardzo, to będzie dla Ciebie nagroda. No to mamy jubilata. No to mamy jubilata, którego zapraszamy na scenę. Chodź tutaj, skarbie. Tak, to wręczymy Ci nagrodę za odpowiedź. Jak masz na imię? Weronika. Weronika wygrała ten rogalik, to jest taki, wiesz, to podpórka. Super, gratulujemy. Cieszymy się bardzo. Przydaje się w podróży, jest bardzo bezpieczne. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. Jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, Czcigodny księże proboszczu, my o tych tym jubileuszu też wiedzieli, ale publiczność nam też podpowiadała, że to jest taki dzisiaj dzień, dlatego z tej okazji w imieniu wszystkich chyba tu obecnych i całej naszej parafii chciałem złożyć serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, dużo siły i wytrwałości do tej inwestycji, która tu z tyłu za nami, aby przy naszej pomocy i przy tym kierowaniu wspaniałym księdza proboszcza nie zabrakło siły, zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa Bożego i opieki wszystkich patronów naszej parafii i księdza proboszcza. Szczęść Boże! Bardzo serdecznie wszyscy księdzu życzymy tego, o czym mówił Jasiu. I proszę przyjąć takie skromne kwiaty i tort. I od nas wszystkich jeszcze brawa ogromne. Może wszyscy jeszcze raz wstaniemy tak pięknie jak przy życzeniach. I brawa dla naszego księdza proboszcza za tyle trudu, naprawdę i wysiłku, który wkłada, żeby to wszystko zorganizować, zmobilizować ludzi do tego, żeby przyszli, żeby chcieli zrobić. I wszyscy Państwo wiecie, ile to jest pracy, rozłożyć namioty. I praktycznie gdybyśmy wszyscy nie szanowali księdza proboszcza, to pewnie by nas tu razem wspólnie nie było. Ani sponsorów, ani tych wszystkich osób, którzy chcą pomagać i chcą robić. Dla księdza też, dla nas wszystkich, ale dla księdza również. A że tak też pomagamy, dlatego ksiądz proboszcz się tak jeszcze z nami wspaniale czuje, za co my też jesteśmy wdzięczni. I to, że mi pogroził palcem, mu wybaczę. I wcale nie wygląda na tyle lat. Absolutnie.